set up for Moya. What a headshot! What a head! Oh, you beauty! Siemaneczko, do beściaki, z tej strony Bora. Witam Was w 7 odcinku kariery Lecha Poznań w grze FIFA 18. Tak wygląda mój zespół. Potrzeba tutaj kilku zmian. Myślę, że na bramkę, na napad, w środek, w sumie na bramkę i na napad, zamiast Nielsena i Boricia ktoś, żeby wszedł, byłoby fajnie. Tutaj negocjuję z Martinezem, z Josephem Martinezem z Atlanty United. Czekam na odpowiedź, zobaczymy, byłoby fajnie go pozyskać. 25 lat, overall już 80, więc no, byłoby fajnie. Patrzyłem też tutaj na Wernera na bramkę. Ramos to jest z wolnych zawodników, na środek obrony myślę, że będzie dobrym zmiennikiem, chociaż na trochę. Tak to wygląda, no. Początek ligi, czas rozegrać, myślę, pierwszy mecz. Debeściaki, zostawcie łapkę w górę i spróbujemy wygrać z Wisłą Kraków na początek. Jedziemy do Krakowa, a mam nadzieję, że do Poznania wrócimy z 3 punktami. Poobserwujmy, popatrzmy, zobaczymy. Gajos strzela bramkę w 21 minucie, prowadzimy. Dostał również żółtą kartkę, ale Ondraszek wyrównuje. Mamy 1-1 po pierwszej połowie. Nielsen strzelił, 2-1 dla Lecha. I tak też się mecz kończy. Początek sezonu i pierwsze 3 punkty zgarnięte przez kolejorza. Panie trenerze, ja cię pani nie słucham teraz, chłopiec. Gumny, Gajos, Gytker, Ćwiczonko. Chwila. Aha, Nielsen jest stary, no tak. Jeftić. Dribbling z piłką. I kogo my tutaj jeszcze możemy dać? Sam nie wiem. Tierney. Tierney, wytrwała obrona. Symulujemy ćwiczenia. Nikomu tutaj nic się nie polepszyło, ale nie przejmuję się tym. Jedziemy dalej. Radut został sprzed... co? Jaki Radut? Który Kradut? Nie do przyjęcia. Ale Maximiliano Gomez? I Radut? Który to był Radut? Ja nawet nie wiem, słuchajcie, że ja go miałem do sprzedaży. Ale trzy bańki, wiecie, drugą nie chodzi, chociaż nawet nie wiem, o kogo tutaj chodzi. Historia transferów. Mój klub. Lewy pomocnik, 28 lat. Aha, bo ja tu mam Jefticza. Dobra, dobra. Pawłowski poszedł do Queen's Park Rangers. Dobra, dobra. Zgadzam się na to, nie ma problemu. Transfery. O kogo tam chodziło? Nie wiem. Gomez. On ma 75 sumę, to jest też, chociaż nie jest mało. W
oferta. Nie wiem, za ile go kupiłem. Klauzula odstępnego, prema za podpis. Długość On jest z Celty Vigo. On nie jest wolnym zawodnikiem. Aha. Za 12,5. 21 lat, 75. Wiecie co? Ja go wezmę. Tak, wezmę go. Znaczy spróbuję go wziąć, pozyskać do klubu. Kontrakt. Kluczowy piłkarz. Dobra. Nie, nie, nie. 2 lata to za mało. Kontroferta. To 3 damy. Wiem, że się zgodzi. Zignorujemy klauzulę odstępnego. 24 tygodniowo. Kontroferta. Zmień premię. Zmień pensję. Nie, no chciał 24, nie? To ja mu dać mogę, nie wiem, 17, 18. I zobaczymy, czy będzie zadowolony. 24, no. Kontroferta. 20. Dam mu premię za podpis 450 tysięcy. No co za ciul. Dobra, zgadzam się. Okej, mamy zawodnika w klubie, ale hajsu już malutko. Czyli Nielsen schodzi. I wchodzi Gomez na jego miejsce. Okej, no to tylko potrzebuję jeszcze bramkarza, ale to ja już nie mam teraz wiele hajsu. Zaraz to obczajmy i zobaczymy. No, mało. 4 miliony to jest taki maksymalny mój budżet. 3600. Hmm. 3600. No zobaczymy, jak to się rozegra. Zobaczymy. Z Arką, która teraz lideruje na razie, Buric. Za 1 300 000 Buricza można sprzedać. Tak sobie myślę. Ale może ktoś da więcej. Kontuzja, 2 dni. Ale dobra, Gitger. No czekajcie, zobaczmy, kogo my tu mamy w składzie do usunięcia. A nie, już nie kupiłem przecież tego. Ten In może odejść. I Moder może odejść. No, In i Moder. Zaraz damy ich centrala składu. Dobra. Dodaj do listy transferowej i Moder też. Okej. To co? Ciśniemy na mecz z Arką, nie? Zobaczymy, jak tam Gomez się spisze, nasz nowy nabytek. Mam nadzieję, że perfekcyjnie się wpisze do filozofii mojej, jeśli chodzi o zespół. Będzie strzelał. Barthort i Gajos pięknie po 35 minutach 2-0 Lech prowadzi z Arką. Tylko na chwilę była na prowadzeniu.
No, dwóch napastników schodzi z boiska. Ale prowadzenie jest jakieś w miarę. Jeszcze Jeftić dokłada brameczkę. 3-0, 3 punkty. Brawo, brawo, brawo. To jest to, co chcieliśmy uzyskać. I teraz tak. Gajos, ciebie trzeba zmienić za Gomeza. No właśnie. Dribbling z piłką. Dajmy na strzelanie. Woleje. Scenariusze ofensywne. A damy woleje. Potrenujmy. Ja myślę, że on szybko do upgrade'a 76 wejdzie. Co tam w biurze słychać? Kamila Jóźwiaka chcą mi kupić, ale ja ich nie sprzedam. Do Wisły Płock to już tym bardziej. Zobaczymy, jak tam ocena tych bramkarzy. Nie sprzedaje. Nie. Kolejni chcą kupić Jóźwiaka. Konferencja prasowa. Tutaj pochwalimy chłopaków, bo w sezon weszliśmy świetnie. Po dwóch meczach już mamy 6 punktów. Rozmowy spełzły na niczym. No trudno, trudno. Zobaczymy, na następny sezon może się załapie. Burić. Okej. No i jedziemy do Wrocławia. Trzeba pokonać tamtejszy Śląsk. Czy nam się to uda? Mam nadzieję, że tak, bo tu już kontuzje łapią zawodnicy przeciwników. Gytker strzela w 15 minucie. Ten Gomez, żeby tutaj fajnie wszedł jeszcze w zespół, niech strzela brameczki. Jeftić schodzi, Formela za niego. Karnego Kosecki nie strzelił i fajnie. O, czerwoną kartkę dostał Augusto. Barthort, kontuzja. 3 punkty mamy, ale jaką kontuzją będzie to okupione? Zaraz zobaczymy. 6 tygodni. Złamanie palca stopy. Zaraz wam powiem, czy mnie to martwi. No nie za bardzo, bo tu Makuszewskiego wsadzę. No. Lewych pomocników tu mam. Prawy też jest. Dobra, nie, ten Moder pójdzie przecież na wymiankę. To damy DeMarco. Tak to zostawimy. No i cóż, i cóż. Jóźwiak, ale ja go nie sprzedaję, ziom. Mam komplet punktów po 3 meczach. Trenujemy zawodników dalej. Gumny troszeczkę dostał, ale Gomez tutaj już też blisko, blisko, bardzo blisko. Ciśniemy dalej. Pasquier, ja go chciałem sprzedać. Nie, wycofali coś, dobra, okej. Okay. Tutaj też za Jóźwiaka wycofali, fajnie. Mamy kolejny mecz z Koroną, która teraz okupuje 4. pozycję. Końcowy raport skauta. Ten się nie nadaje. A nie, tylko Lomba sprawdziłem, tak? Tak, ile ma tam? 67, mało. Nie sprzedaję. No i co? Korona przyjeżdża do Poznania i mam nadzieję, że szybko stąd wyjedzie. Hej, Jeftić, druga minuta, już im pokazuje. Panowie, tam jest brama od stadionu Wynocha. Dokładajcie brameczki, bo pół godziny minęło i tylko Jeftić. Oj, Soriano tutaj strzelił, ale dobrze. Tierney 3-1. Jeftić jeszcze strzelił wcześniej bramkę, nie zauważyłem. Dobra, Gajos dokłada, 4-1, 70. minuta gry. I jeszcze Jeftić strzela bramkę na 5-1, uzyskując tym samym hat-tricka. Pięknie.
korona upokorzona. I to bardzo. Mamy tutaj jakiś Euroleague. Zaraz to sprawdzimy. O, Gomez, ale nie dostanie upgrade'a jeszcze. No trudno się mówi. Biuro, konferencja prasowa. Trzeba motywować. Ty wiesz co, jesteś już na wylocie. Dobra, okej, nie przejmujmy się tym. Runda kwalifikacyjna. Tabela strzelców, liderzy, terminarz. Belotti do Paris Saint-Germain, Mane do... O kurde. Dobra, trzeba to wygrać, nie? Molde trzeba pokonać. Nie wiem, czy nam się uda. Raport końcowy. Villar 67 też. O kurde, Safonow 62. Oj, tu jest dobra. Ten Spierdolito. No i na niego Drogowski też jest dobry. Ouu. Kurde, Bartek Drągowski, jak najbardziej. No. Trzeba kupić Drągowskiego. Zdecydowanie tak. Ma w sobie to coś. Dobra inwestycja na przyszłość. No, Bartka Drągowskiego chciałbym kupić. I on tutaj na bramkę do nas wcześniej czy później przyjdzie. Chyba, że ktoś go teraz kupi. Chociaż nie w sumie. Ile mam hajsu? Nie no, 9 baniek to raczej tyle nie mam. I jeszcze on kupę hajsu chce. Musiałbym kogoś sprzedać. Czekajcie, wejdźmy w zespół. I spróbujemy sprzedać... bramkarza zbędnego. Ile on jest wart? Gdzie? 33 lata. Jeszcze gra. Dodaj do listy transferowej. Znaczy bańki, ja bym za niego wziął, byłoby fajnie. Dobra. Trudny mecz z Molde. Ale na szczęście na naszym boisku, więc może 12 zawodnik, czyli kibice, pomogą nam w tym. Gytker strzela, 14 minuta, prowadzimy, spoko. Ale przypominam, to na razie tylko runda kwalifikacyjna. Trudniejsze zespoły przed nami, jeśli przejdziemy. No, jak bylibyśmy rozstawieni już w grupie, byłoby fajnie. Byłoby bardzo fajnie. Jeszcze 10 minut. Wynik nadal w powietrzu. A, jest, dobra, Gajos, 2-0. Wygrywamy tak ten mecz z Molde. Na rewanż pojedziemy na ich boisko. Zobaczymy, co tam będzie. Dobra. Mecz z Legią. Wiecie, że jestem za Legią, nie? Ale tutaj. No, co będzie, to będzie. O, tak to zrobimy. Komplet punktów po 4 meczach. 12 tych punktów mamy. Legia na miejscu 6. No to co, z Warszawy do Poznania wywieziemy 3 punkty, czy nie? Zobaczymy. Czy Arek Malasz będzie wyciągał piłki z bramki? No, Nagisz strzela. Na razie to Buric wyciąga piłkę z bramki. A, Jeftić, pięknie. 47 minuta, 1-1. Sprawią tu jakąś niespodziankę. Jeszcze 10 minut. Podział punktów chyba będzie. Nie. Pereira strzela w ostatnich minutach. Legia wygrywa 2-1 z naszym zespołem. No trudno, płakał nie będę. Inne mecze wygramy i problemu nie będzie, prost. Gumny upgrade, 71. Nie, 72 już w tym momencie. Super. Podoba mi się to. Co tam w biurze znowu? Oferta wypożyczenia do Blackburn gumnego. Ty, walcie się na twarz. Dobra, motywacja, motywacja. Jedziemy na rewanż do Molde. Okej. Okay. Co tam? Nie, Nara, Spaduła.
co z tego, że wykazał zainteresowanie, o koniec okienka za chwilę transferowego, to jak kupimy tego Bartka, to kupimy go może w zimie. Martens przechodzi za 62 do Liverpoolu. Dobra, europejskie puchary. No, zobaczymy. Boję się o ten mecz, powiem wam szczerze, no ale za 90 minut będzie wiadomo. Ted zaczyna od żółtej kartki w 13 minucie. Pierwsza połowa meczu bezbramkowa. Gytcher schodzi, Janicki schodzi. Ich bramkarz nabawił się kontuzji, mam nadzieję, że poważnej. Wiecie, nie życzę nikomu źle, ale chociaż w tym meczu... No dobra, dzięki temu, że wygraliśmy mecz 1-0 z Molde na naszym boisku, przechodzimy dalej. Super. Konferencja prasowa przed meczem z Lechią Gdańsk. Motivation, pełny motivation. Przełożone spotkanie z Krakowią. Przełożone spotkanie z Sadencją. Jeden z naszych meczów został przełożony z Zagłębiem Lubin. Z Piastem również. I to na tyle na teraz. A my co tu mamy? Ostatni dzień okienka transferowego. No i co? Fajnie, że wycofaliście. Kogo to interesuje? Na pewno nie mnie. No i kogo to interesuje? Na pewno nie mnie. No, sprzedałby się może ten Miał, czy jak on się nazywa. O, model do sprzedania. Klub Bernet chce go kupić. 360 tysięcy. No dobra. Zaakceptujemy tą ofertę. Chociaż czy ja wiem, czy to dobry ruch był? No, może tak, może zbieramy na zimę coś hajsu. Aha, czekajcie, ja chcę tego Ramosa jeszcze kupić, skoro mogę. Tu jesteś. Zaproponuj pozyskanie. Zmiennik, nie? Rotacyjne występy. No, rotacyjne. Okej, ale to przy... kontroferta, to 2 lata to tak minimum. Oni się zgodzą zawsze, no. Zignorujemy. I on zarabiał 12. Dychę mu da mnie. No dobra, niech będzie. On się raczej na to zgodzi. Ouuu! 8-8, co? A, dobra, może być. Acceptation. Czemu nie? Może tego Wernera jednak? Drągowskiego na później, a teraz Wernera? Co myślicie o tym? tysięcy, 3 bańki. No czekajcie, zobaczymy, co się da tutaj zrobić. 2900 wartość. Zaproponujemy mu kupno. A, czy... O kurde. Nie, zaczniemy rozmowy z klubem. To tak na koniec. Aktualna oferta 2900. Wymień piłkarzy. Bramkarz. Wartość bańka. I dołożymy jeszcze hajs. Da się? Prawy skrzydłowy. No czekajcie. Makuszewski. O, dam tego. No. A jak dam tego? Co zrobią?
Zaoferuj kwotę za piłkarza. Nie wiem, bańka 800? Nie, to jest, no, bańka 800. Ciekawe, czy ich to zainteresuje. Dodam procent ze sprzedaży, no, na poziomie 15, powiedzmy. Złożymy taką ofertę. O kurde. 3 miliony, nie mam tyle. Kontroferta. Nie, co ja zrobiłem? Ja teraz nie... To jest w ogóle jakieś popieprzone, bo... Ja dałem mu więcej niż ten, niż klauzulę odstępnego chyba miał. No co ty, jak mu dam 3 miliony, tak jak oni chcieli, to ileż ja mu dam pieniędzy? 9 tysięcy na... Dobra. Dobra, dobra. Buric, zostajesz na bramce. Niestety, tak musi być. W sprawie negocjacji kontraktu... No nie będziesz mógł... Jak teraz nie będziesz mógł dołączyć, niestety, Werner. Musisz poczekać do zimy. Czym ja też się martwię, Letko, powiem ci szczerze, ziomuś. Chyba, że przyjdzie za 9 tysięcy. Sprzedany moder, dobra. Okej. Więc jeszcze raz przejdźmy do transferów. I jeszcze raz Wernera. O! On już nie chce ten z nami pertraktować, że tak powiem. I chyba nie. Chyba już nie chce z nami pertraktować. Ponownie za tydzień. No dobra, czyli ponownie w zimowym okienku transferowym. A na tym ten transfer, to okienko się zakończy i możemy normalnie wejść w zasadniczy sezon, skupiając się w pełni na meczach do rozegrania. No, nagroda dla menadżera. O, już w pierwszym miesiącu jestem menadżerem miesiąca, podoba mi się to. Puchacz, nie, na razie. Aha, kogo tam jeszcze mam? Jeszcze rozmowy. Jóźwiak, DeMarco, weźcie się, siadźcie na dupach. I siedźcie spokojnie. Przyspieszymy tutaj. Co? Na pewno nie. Dobra, te beściaki. To by było na tyle. Mamy drugie miejsce w tabeli, ale mamy jeszcze jeden mecz zaległy do rozegrania. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeśli tak, zostawcie łapę w górę, napiszcie jakiś komentarz. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Strzała.